Dobra, siemaneczko, w kolejnym odcineczku dzisiejszym mam nadzieję, że będzie szybka akcja. Zajmiemy się... Czym się zajmiemy? Czyli MRF-em 80. Ale zanim cokolwiek przy nim zrobimy, pasowałoby go troszeczkę umyć. A zanim go umyjemy, pasuje zatkać zbiornik paliwa i owinąć przynajmniej filtr powietrza. Nie pasuje. Pierdzielony kurczak. A few moments later. Zmycia będzie tyle, więcej nic nie dam rady zrobić. Jest za zimno i za słaby kompresor. No cóż, zostanie poczekać. Jeszcze zostanie nam go przedmuchać. No i na miejsce docelowe sprawdzamy co i jak. No i dobra, umyty. Właśnie go przedmuchałem z dwóch stron. Nie jest to idealne. Się tego idealnie nie da zrobić, jest w granicach paru stopni tylko na plusie. Tu pasowałoby gorącą wodę, żeby to wszystko z tego silnika tutaj poschodziło. To błoto takie poprzypalane. Mógł być trochę rzadziej motor myty też, dlatego to tak poprzypalało wszystko i nie chcę to puścić. Chociaż tak bardzo, ale to bardzo dużo zeszło.
Dobra. Łańcuch tutaj podobno spadł i nie odpala teraz. Widzę, że na szczęście chyba impulsator ocalał. W sensie takim, że podstawa impulsatora ocalała, więc tutaj nie trzeba będzie nic ani spawać, ani kupywać. Jedyne co, no to łańcuch. Jeszcze widzę, że na magnecie jeszcze sporo błota nie puściło. No zaraz zobaczymy, czy jest iskra. Jak jest iskra, to już jest, to już będzie jakiś tam sukces. No tyle. 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 No dobra. Ja sobie tutaj na spokojnie sprawdzę, czy jest iskra. Czyli wiadomo, mam nadzieję, że każdy już to będzie wiedział, jak to zrobić. Mianowicie odkręcić świecę, przyłożyć do głowicy, nie trzymać oczywiście za świecę, tylko za kapturek, parę razy kopnąć. Oczywiście musicie mieć włączone na zapłon, chyba że guzik jest uszkodzony albo zalany, to też może taki być problem. Dobra, nie będę wam tłumaczył, chyba wam będzie lepiej, jak pokażę. No dobra, odkręcamy świecę. Mam nadzieję, że to widzicie. O, we fajce pełno wody. Przez to też może nie być, iskry, bo jest, będzie przebicie. Więc fajkę pasuje wydmuchać. Gniazdo przy świecie, te gniazdo przy świecy tak samo pasuje dmuchnąć, jak i sam guzik dobrze przedmuchać po takim myciu. Po takim myciu jak ja kercherem, to pasuje właśnie przedmuchać fajkę dobrze, przedmuchać guzik bo może być potem problem. I tak samo gniazdo tutaj wokół świecy, żeby przy odkręcaniu wam coś tam do silnika nie wpadło. No bo będziecie skracać żywotność silnika. Od razu możemy sobie sprawdzić kolor świecy. W tym wypadku jest czarno, więc są dwie opcje. Za bogata mieszanka albo bierze już olej. Dobra, zakładamy. Musi wam tak kliknąć. O, słyszeliście? Kliknęło. To znaczy, że weszło. Kładziemy świecę na głowicy, jak tam wam będzie wygodniej, na silniku, żeby masy dotykało. Oczywiście nie dam rady to zrobić jedną ręką, żebyście to widzieli wszystko ładnie. O, może tak będzie. No i trzeba będzie kopnąć. Oczywiście zapłon musi być włączony. O ja pierdzielę, motor się wywali. Nie wiem, czy to zobaczycie, bo jest 50 klatek na sekundę. Może zobaczyliście chociaż raz. To, że cały czas na ekranie nie ma iskry, to nie sugerujcie się tym, że coś jest ze świecą. Tylko klatkaż w nagraniu może wam akurat nie wyłapać wszystkiego, ale normalnie bije iskrę bardzo pięknie, fajnie. Iskra ładna jest. Jeszcze możemy sprawdzić guzik, wyłączymy zapłon i czy iskra będzie. Nie ma iskry. Fajnie, jest ok. Co dalej? Dobra, ja tu jeszcze przeczyszczę gaźnik dla pewności, bo tutaj nikt nie zaglądał. Na tym odcinku jeszcze gaźnik się przeczyści i spuszczę paliwo z baku, bo było jeżdżone bez tutaj odpowietrznika żadnego, więc ja w moim wypadku akurat spuszczę paliwo, chociaż nawet gaźnika nie będę czyścił, tylko go przeleję, może to wystarczy, zobaczymy. Dobra, dokręcamy.
Wam starczy. Tego nie trzeba mocno dowalać. Kliknęło, czyli jest założone z powrotem. Co dalej? Dobra, no jest ok. Dobra, idziemy po jakiś płaski śrubokręt. Pokażę Wam, jak przelać gaźnik. Ale to zaraz, tylko spuszczę paliwo z baku, zobaczymy, co tam leci. Dobra, wężyka tutaj założyłem. Paliwa w ogóle w baku nie było, ani trochę. Nic nie leci. Co do gaźnika, to przelejemy. Robi się to tutaj tą śrubeczką, jak widzicie. Tą śrubką się to robi. Więc tą śrubkę się popuści. Nałożyłem wężyka, żeby nie lało się po silniku. Będzie się nam lało tutaj. Trzeba tą śrubkę popuścić. O. I zaraz powinno lecieć coś. Poleciało. Otworzymy jeszcze kranik. To się ma wyleć, niech się wyleje. O! Skąd się to dało? Aha, dobra. Przez wężyk. Alem zarąbał sprawę. Rozlałem trochę paliwa nie tam, gdzie trzeba. O, cyk. Dobra. Zamkniemy. Paliwo jest trochę kitowe, bo takie mam trochę gorsze paliwo do motorów akurat. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle na tym odpali. Okej. To możemy już ściągnąć, to nie będzie potrzebny. Ten wężyk. Tego też nie, tej śrubki też nie musicie dowalać, nie wiadomo jak mocno. Ona się nie odkręci tak łatwo. Dobra, za ślepkę. Jeżeli... Ok. Dobra. Tutaj nie ma co polecieć, więc na razie filtra powietrza nie będę zakładał. Spróbujmy to odpalić. A jednak nie wina paliwa. Obszaliłem tutaj troszeczkę. Dysze są poprzetykane. No i nie chcę zapalić. Tak czy inaczej z gaźnika się leje. Na tej uszczelce pomiędzy korpusem a komorą pływakową. No jest tutaj wszystko zlane. Co jeszcze? Tamten filtr powietrza, spróbuję go jeszcze przemyć. Co był przy tym silniku. Trzeba będzie zamówić łańcuch. No zamówić, załatwić. O, tu już widzę, że śrubkę trzeba będzie dorobić. Pokrywka do tego jest. O, impulsator jest trochę za blisko. Praktycznie, że obciera. A tu widzę, że jest obtarte na tym. Trzeba będzie to troszeczkę przestawić. Bo łańcuch tutaj spadł, rozwalił dekiel i impulsator też troszeczkę przestawił. Może przez to też nie chce zapalać. Będę musiał sprawdzić na lampie. Tu jest F. No prawie, że jest idealnie. Prawie, że jest dobrze. Impulsator. No, tylko trzeba będzie przerwę jeszcze ustawić. Bo jest troszeczkę za blisko. Prawie, że dotyka. Z tyłu zębatka wygląda ok. Przednia też wygląda ok. No ja mówiłem, tylko łańcuch, ewentualnie filtr się nowy zamówi, albo tamte się umyje, zobaczymy jak będzie to wyglądać. Tutaj widzę, że to jest rozwalone. Ale to nie powinno w niczym przeszkadzać, bo nie ma dziury. To tylko się doklepie. Pokrywka nowa już jest. Sprawdzimy, czy pasuje, powinna pasować normalnie.
ale wszystko będzie pasować. Więc pokrywkę się założy. Tutaj widzę, że luz na tym jest, tak nie może być. Trzeba będzie wziąć to, dowalić mocniej. Dokręcić. Bo inaczej zaraz frez odrobi. No kompresja troszeczkę słaba jest, to jest taki jedyny minus. Bo prawie kompresji już nie ma, ale zobaczymy jak odpali, czy będzie kopcił czy nie. Ale to już resztę. Resztę no to już będzie w kolejnym odcinku. Więc do następnego odcinka z MRF-a. No i tyle. Mam nadzieję, że w następnym już będzie to wszystko chodzić. Przejedziemy się może nim jak za dawnych czasów na kanale. Więc tyle. Do następnego. Na razie. Trzymajcie się. Hej!